Druga wojna światowa jest uznawana za najstraszliwszy konflikt w dziejach ludzkości. W jej wyniku życie straciło ponad 60 milionów ludzi. Zauważalny jest wyraźny trend, w którym odwrócona jest liczba zabitych żołnierzy względem strat w ludności cywilnej. W trakcie I wojny światowej można założyć, że na dwóch zabitych żołnierzy przypadał jeden cywil. Natomiast w II wojnie, w zależności od przyjętych szacunków, na jednego zabitego żołnierza przypadało już od jednego do dwóch cywili. Całkowitemu zniszczeniu uległ szereg miast, tak jak Hiroshima i Nagasaki zmiecione wybuchami bomb atomowych, czy Warszawa, Tokio, Stalingrad, Berlin, czy Drezno zniszczone w wyniku nalotów czy intensywnych walk miejskich. Ogromne straty poniosła kultura. Liczby zniszczonych, bezcennych zabytków idą w tysiące. Ogólne wydatki na wojnę szacuje się na poziomie biliona dolarów. Nie do oszacowania są ogromne straty moralne i psychiczne, które ponieśli ludzie, którzy koszmar tego konfliktu przeżyli. Wojna doprowadziła do zmiany układu sił na świecie. Dawne mocarstwa kolonialne, Francja i Wielka Brytania, mimo znalezienia się w gronie zwycięzców, straciły swoje znaczenie polityczne i militarne, a liderami światowej polityki stały się Stany Zjednoczone oraz Związek Sowiecki. W ten sposób ukształtował się świat dwubiegunowy, na którego wygląd wpływały właściwie tylko te dwie potęgi. Osłabione gigantycznymi wydatkami wojennymi, Francja i Wielka Brytania nie były w stanie już utrzymywać swoich mocarstw kolonialnych, przez co coraz szybciej następuje ich rozpad, a to skutkuje pojawieniem się na arenie międzynarodowej szeregu nowych, niepodległych państw. Tuż po zakończeniu wojny w Europie doszło do ostatniego spotkania Wielkiej Trójki. 17 lipca 1945 roku w Poczdamie doszło do spotkania Stalina, Winstona Churchilla, którego w drugiej części konferencji zastąpił nowy premier Clement Attlee oraz nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana. Konferencja potwierdziła przekazanie Polsce Śląska, Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Zdecydowano o przymusowym wysiedleniu Niemców z Czechosłowacji, Węgier i Polski. Ustalono podział stref okupacyjnych w Niemczech i Austrii oraz powołano sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec. Kwestie sojuszników Niemiec uregulowane były odrębnymi traktatami. Niemcy uznano odpowiedzialnymi za wybuch i skutki wojny, przez co musiały one wypłacić wszystkim zwycięzcom reparacje, czyli odszkodowania wojenne. Tuż po konferencji w Poczdamie w listopadzie 1945 roku rozpoczął się proces 22 głównych nazistowskich przywódców, którzy dostali się w ręce aliantów. Proces odbywał się w Norymberdze, którą wybrano jako miasto symbol, gdyż to właśnie tam odbywały się wielkie zjazdy NSDAP. Proces prowadzony był przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy. Na mocy jego wyroków 12 oskarżonych, m.in. Hermana Göringa, Hansa Franka i Joachima von Ribbentropa, skazano na kary śmierci. Ponadto Trybunał uznał również NSDAP, SS oraz SD i Gestapo za organizacje zbrodnicze. Dalsze procesy norymberskie, których było w sumie 12, na skutek narastających rozdźwięków pomiędzy Związkiem Sowieckim a Zachodem, odbywały się już tylko przed sądami amerykańskimi. Niemieccy zbrodniarze byli również sądzeni w krajach, w których popełnili zbrodnie. W Polsce skazano 49 z nich. W tej grupie znajdował się Rudolf Hess, najdłużej sprawujący obowiązki komendanta obozu w Auschwitz, czy Jürgen Strop, który dowodził pacyfikacją powstania w getcie warszawskim. Wielu zbrodniarzy uniknęło jednak kary, uciekając za granicę lub ukrywając się ze zmienioną tożsamością w Niemczech i Austrii. Dla przykładu, z SS-manów stanowiących załogę obozu Auschwitz udało się postawić przed sądem jedynie ponad 700 osób z około 7 tysięcy, którzy przeżyli wojnę, czyli raptem kilkanaście procent. Wybuch II wojny był dowodem na to, że zorganizowany po I wojnie system bezpieczeństwa międzynarodowego, którego strażnikiem miała być Liga Narodów, zawiódł zupełnie. Liga zawiesiła swoją działalność w 1940 roku. Nadal jednak podtrzymywano ideę utworzenia organizacji, która będzie ułatwiała pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Orędownikiem jej utworzenia był prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, a decyzję o jej powstaniu podjęto na konferencji w Jałcie. Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych z udziałem delegacji 50 państw odbyła się w kwietniu 1945 roku w San Francisco i zakończyła się 26 czerwca 1945 roku podpisaniem Karty Narodów Zjednoczonych, w której zawarto podstawowe zasady prawnego funkcjonowania ONZ. Na czele nowej organizacji stanął sekretarz generalny, jednak głównym organem decyzyjnym stała się Rada Bezpieczeństwa.
W niej zasiadło 5 stałych członków – Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Francja, Wielka Brytania oraz Chiny, które najważniejsze decyzje podejmowały zasadniczo jednomyślnie. Stałych członków wspiera 10 niestałych wybieranych na 2-letnią kadencję, jednak pozbawieni są oni prawa weta względem decyzji Rady Bezpieczeństwa. Drugim organem ONZ jest Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdemu krajowi przysługiwał tam jeden głos. Wyjątkiem był Związek Sowiecki, ponieważ Ukraina i Białoruś miały odrębne głosy. Główną siedzibą nowej organizacji był Nowy Jork. Jednym z pierwszych dokumentów przygotowanych przez ONZ była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Niemcy oraz ich stolicę Berlin podzielono na 4 strefy okupacyjne – radziecką, amerykańską, brytyjską i francuską. Koordynacją polityki względem okupowanych Niemiec miała się zajmować Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec. Polityka względem tego państwa miała być realizowana w myśl zasady 4D. Niemcy miały ulec denazyfikacji, demilitaryzacji, dekartelizacji oraz demokratyzacji. Denazyfikacja miała polegać na usunięciu z życia politycznego i społecznego działaczy związanych z systemem nazistowskim. Demilitaryzacja miała na celu pozbawienie kraju uzbrojenia oraz infrastruktury militarnej. Dekartelizacja miała być procesem, w ramach którego chciano rozbić związki grupujące zakłady z jednej branży, dzięki czemu nie mogły już one kontrolować rynku danego produktu oraz jego ceny. W efekcie demokratyzacji chciano doprowadzić do wprowadzenia systemu demokratycznego, w którym społeczeństwo będzie miało zasadniczy wpływ na sprawowanie władzy. Równocześnie Niemcy miały zostać zdecentralizowane, czyli więcej kompetencji miało być przekazanych do samorządów i władz lokalnych. W założeniach aliantów Niemcy miały tworzyć jednolity organizm gospodarczy, jednak bardzo szybko dały o sobie znać odmienne cele, jakie przysługiwały poszczególnym państwom. Francji zależało na rozbiciu Niemiec na kilka państw oraz silnym powiązaniu ich z gospodarką francuską. Sowieci dążyli do zjednoczenia całych Niemiec i przekształcenia ich w państwo komunistyczne. Brytyjczycy i Amerykanie nie chcieli doprowadzić do zbytniego osłabienia Niemiec, gdyż wraz z dekompozycją obozu aliantów widziały w nich sojusznika w konfrontacji z Sowietami. Sowieci od razu przystąpili do tworzenia we własnej strefie okupacyjnej porządków komunistycznych. Przeprowadzono nacjonalizację przemysłu oraz kolektywizację rolnictwa. W 1946 roku powstała Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności, która po sfałszowanych wyborach przejęła całość władzy w sowieckiej strefie okupacyjnej. Równocześnie trwał proces bezwzględnego wybierania reparacji wojennych. Odmiennie sytuacja wyglądała w zachodnich strefach, gdzie od razu właściwie nie dość, że zrezygnowano z wybierania reparacji, to jeszcze od 1946 roku rozpoczęto dystrybuować pomoc gospodarczą. Budowano demokratyczny system rządów i odtworzono szereg partii politycznych rozwiązanych przez nazistów, między innymi Unię Chrześcijańskich Demokratów, Socjalistyczną Socjaldemokratyczną Partię Niemiec i Liberalną Wolną Partię Demokratyczną.